To jest samochód, który zbudowałem w programie TPN Turbo, 9 rzędu. Teraz budujemy jubileuszowy, 10, a w 10, jak zobaczycie, to będzie to samochód. Akademia Młodego Mechanika On Tour, przepraszam za mój głos, ale po całym tygodniu jesteśmy przede wszystkim szczęśliwi. Odwiedziliśmy całą Polskę i to jest właśnie ten projekt, żeby wyjść do młodych ludzi, odwiedzić partnerów, odwiedzić wszystkich, którzy chcieli się z nami spotkać od Ryglis, czyli od Grześka, właśnie w garażu na Pogdańsk, w którym dzisiaj tutaj jesteśmy. Takie spotkanie z mechanikami, przyszłymi mechanikami, czy w ogóle z młodzieżą szkolną jest czymś zawsze bardzo, bardzo fajnym, bo trochę się cofam do swojej tej przeszłości, jak byłem w szkole i pamiętam, że po pierwsze wtedy ja nie miałem żadnych spotkań z nikim oprócz samych lekcji, więc to już jest coś fajnego, innego. Po drugie, no liczę, że czymś mogę zainspirować tego młodego człowieka, żeby miał też no, jakąś taką inspirację, żeby wiedział, gdzie dążyć, albo w którą stronę iść, albo co go zaczyna interesować. Pomysł nie był mój, pomysł był zespołu Orlen Oil, że może byśmy coś takiego zrobili. Natomiast jak ja się o tym dowiedziałem, mówię, dlaczego nie, to trzeba zrobić, dlatego że pracując tyle lat przy silnikach, no nie wiem, jak to wygląda w środku. Każdy wie, że olej krąży, ale nikt go nie widział. Stworzyliśmy mega fajne urządzenie edukacyjne, które dokładnie pokazuje, jak ważny olej, jak ważny płyn jest dla silnika i jak ważny jest jego odpowiedni dobór, jak bardzo ważna jest o tym wiedza. Dlatego z nami Orlen Oil, dlatego świetni trenerzy, którzy będą uczyć naszych młodych mechaników. Czasy, w których wybór był pomiędzy olejami mineralnymi, semisyntetycznymi i syntetycznymi, się skończyły. Oleje syntetyczne są produkowane w wielu, no w kilkunastu, nawet w kilkudziesięciu wariantach. W jednej klasie lepkości, zależy o której klasie lepkości mówimy, najbardziej popularną jest w chwili obecnej klasa 5W30 i mamy tutaj no, ponad 10 wariantów, co najmniej 10 wariantów produktowych w tej samej klasie lepkości. Część z nich to są oleje do samochodów starszych, czyli te oleje o tradycyjnym poziomie siarki, fosforu i popiołów siarczanowych. Druga część to oleje do samochodów spełniających normę emisyjną Euro 4 i nowsze, czyli oleje o obniżonej zawartości tak zwanego SAPS. No i mamy tutaj jeszcze grupę olejów energooszczędnych, czyli oleje o obniżonej wartości HTHS, czyli też oleje, wszystkie te oleje są w klasie 5W30, natomiast tak jak wspomniałem, są takie co najmniej trzy segmenty produktów, natomiast nawet w obszarze tych segmentów poszczególni producenci, aby spełnić ich normy, trzeba dedykować specjalny produkt. Lekcja podoba mi się bardzo. Na pewno jest to bardzo ciekawe wydarzenie, biorąc pod uwagę, że to jest odskocznia jednak od naszych lekcji szkolnych. Dużo dało się dowiedzieć, też dało się dużo zobaczyć i dotknąć, bo był bardzo fajny model silnika, który pokazywał, jak on pracuje. Dla nas to jest o tyle ważny projekt, że jest skierowany do uczniów szkół mechanicznych, gdzie wspieramy edukację, przekazujemy im wiedzę, przy okazji dobrze się bawiąc. Dzisiaj zorganizowaliśmy takie spotkanie w rafinerii gdańskiej. Przygotowaliśmy kilka atrakcji. Odbyliśmy premierę plansz edukacyjnych. Jest to taki zestaw plansz dla szkół do powieszenia w przestrzeni szkolnej, który ma przekazywać dodatkowe informacje, takie podstawowe, bazowe, w przyjemny, przyjazny dla uczniów sposób.